Moi drodzy, ostatnio kolega mnie zapytał, czy to już ten moment, kiedy należy porzucać Windowsowe komputery z Intelem i przesiadać się na Maca z procesorem M1. No to dzisiaj troszkę na ten temat, dlatego że od... Wielu wielu lat siedzę w komputerach, lubię komputery, myślę, że trochę się na nich znam i mogę rzucić nieco światła na tą sytuację, mi się wydaje, dość gorącą ostatnio, spowodowaną oczywiście przez działania marketingowe producenta jabłuszek, bo gdy pod koniec ubiegłego roku ogłosili, że stworzyli najszybszy w historii procesor, M1, który przebija wszystko i sprawi, że ich komputery będą najszybsze i najbardziej dostępne, w sensie relacji jakoś, co będzie najlepsza, no to wiele osób stwierdziło, że być może coś w tym jest. I ja myślę, że z jednej strony tak, i zaraz do tego wrócimy. Natomiast, żeby nieco schłodzić tą dyskusję, to chciałbym rozpocząć od czegoś zupełnie innego. Nie od pytania, czy się przeszucać na nowe procesory Apple M1, tylko zobaczyć w ogóle. O czym mówimy? Tak, jest alternatywa. Alternatywa jest to tak naprawdę, czy pracujemy na co dzień? Mówię o pracy biurowej, tak? Na maszynie pod Windowsem, pod Maciem, czy pod Linuxem, tak. Pewno nawet Linuxa mogłaś nie brać pod uwagę, dlatego, że jak tutaj spojrzysz, są tabele, to tak globalnie, jak sprawdzano ilu użytkowników tak zwanych desktopowych, czyli takich zbiorowym używaniem komputerów, używa poszczególnych systemów, no to 76% jest pod Windowsem, około 18% pod Maciem i tylko około 2% pod Linuxem. Zadałem sobie trochę wysiłku, żeby też zobaczyć, o jakich pułapach cenowych mówimy, jeżeli ktoś mówi, jak naprawdę, to Chcę taką maszynę, która będzie przyzwoicie działać w danym systemie. Moim zdaniem, żebym sobie kupił taką maszynę, która by mi wystarczyła do takiej codziennej roboty, którą mam pod Windows'ami, to musiałbym wydać około 2000 plus wat. W przypadku Mac Maca byłoby to około 3000, natomiast w przypadku Linuxa byłoby to około 1500 zł. Dlaczego przy Linuxie 1500, a przy Windowsie 2? Po pierwsze, dlatego że większość dystrybucji Linuxa jest mniej zasobożernych niż Windowsy 10, plus nie płacimy tej opłaty licencyjnej. To znaczy, nawet jeżeli mówimy, że Windows mamy za darmo w komputerze, który kupujemy, to nie jest za darmo, bo on jest wliczony w cenę, bo producent płaci Microsoftowi za tą wersję systemu operacyjnego, którego mamy. Łatwość pracy to sprawa bardzo dyskusyjna. Oczywiście tej miłośnicy jabłuszka powiedzą, że nic na świecie nie zastąpi jabłuszka, więc faktycznie tutaj. Trzy literki A dałem przy łatwości pracy z makiem, ale przy Windowsie dałem a, a, plus dlatego że moim zdaniem Windows 10 jest bardzo przyzwoitym, dobrym systemem operacyjnym. Moje odczucia są yy, wskazujące na to, że jest to dużo bardziej stabilny i łatwiejszy do użycia system niż wszelkie poprzednie. Linuxowi daję literkę A, chociaż z ciężkim sercem, dlatego że od kilkunastu lat pracowałem na Linuxie, mi nie było łatwo, ale ja też wiem, że ja mam specyficzne podejście. Także przede wszystkim, nim się zaczniemy zastanawiać, czy to jest ten moment, żeby się przerzucać, porzucać Windowsy, przerzucać się na Maca, to powiemy sobie, no dobra, ale to, mimo że ten procesor jest. Wydajniejszy, zaraz powiemy o tym, czy on tak naprawdę w ogóle przebija wszystko, to yy, tak naprawdę cenowo wciąż dużo lepiej wyjdziemy na innych yy, systemach. Cenowo. No bo co się, co się zmieniło? Tutaj, żeby porównywać w jednej stajni, to wyświetliłem wam tutaj cennik dwóch bardzo podobnych yy, komputerów ze stajni yy, Apple, Czyli. Ich takie dziecko, które jest hitem marketingowym, czyli taki mały komputer stacjonarny, mini. I teraz są dwie wersje, tak? Od końca tego roku jest wersja z tym chipem M1, czyli mikroprocesorem opartym o architekturę ARM, którą znaliśmy głównie z urządzeń mobilnych, versus urządzenie z tym tradycyjnym Intelowym procesorem, tu akurat nie z wersją i5, czyli taki procesor, który pewno zwykle bym też kupował, gdybym sobie kupował maszynę na bazie Intela, czy Macową, czy Windowsową. I spójrzcie, że tutaj jak patrzymy na cenę, to ta maszyna, która w obydwu konfiguracjach jest bardzo, ale bardzo podobna. Tyle samo pamięci operacyjnej, 8 GB pamięci operacyjnej, 15 TB dysku. Różnica jest 1000 zł. Tak? Czyli tutaj Poprzez to, że firma Apple wyprodukowała swój własny procesor, czyli jak żartownicie mówią, nie musi już Apple płacić podatku intelowego, no to obniżyła tutaj nam tą cenę urządzenia, czy można powiedzieć, w procesorze jakby tutaj oszczędzamy o 1000 zł. Czyli faktycznie to, co się stało dzięki tej nowej architekturze procesora, no to to, że produkty firmy Apple spadły, można by tak Powiedzieć mniej więcej o, o 1000 zł w takiej konfiguracji. Oczywiście to, to nie da się tak sposób taki liniowy mówić. Teraz tak, no, czy ten procesor, o którym mówimy, czyli ten nowy procesor M1, to faktycznie jest takie cudo, które wszystko przebija, które nie dość, że jest tańsze, to jeszcze jest dużo szybsze niż procesory Intela? No to trudno powiedzieć, tak? Widziałem różne testy osób, które porównywały te rozwiązania, i faktycznie na jakichś natywnych softwarech firmy Apple byli w stanie wykazać, że M1 działa dużo szybciej. Natomiast wielu fachowców wskazuje na to, że M1 jest faktycznie wydajniejsza, to znaczy jest w stanie przy dużo, dużo, dużo mniejszym poborze mocy. Dawać nam solidną moc obliczeniową do, do pracy. Czyli to jest faktycznie efektywny procesor, który pozwala, niektórzy mówią, nawet i 20 godzin spędzić przed laptopem bez ładowania baterii. Jeżeli chodzi o moc obliczeniową, to ja bym tutaj też nie oczekiwał jakichś takich cudów, że, że nagle tutaj ktoś powie, to ja porzucam w takim razie mojego MacBooka Pro na Intelu, bo kupię sobie z M1, bo ten jeden jest wspaniały. Moim zdaniem, nie doświadczysz tutaj jakich, jakichś cudów. Ja z racji tego, że cały czas pracuję w komputerach, to używam na co dzień praktycznie trzech systemów operacyjnych. Windowsa, Linuxa, ostatnio też, ostatnio też używam Maca. No i mogę powiedzieć, że w każdym z nich czuję się czuję się na swój sposób dobrze. Także reasumując, czy to jest ten moment, kiedy powinien w popłochu uciekać od Intela i szukać rozwiązań M1, a że M1 to jest rozwiązanie procesora, Apple a, to wchodzi w ekosystem jabłuszka? Trudno mi powiedzieć, decyzja należy do ciebie. Moim zdaniem, bez względu na to, czy zostajesz w ekosystemie Windowsów 10, czy jabłuszka, to będziesz zadowolona. W gronie moich znajomych mam i orędowników jednego rozwiązania i drugiego. Mam też jednego czy dwóch kolegów, którzy zawsze opowiadają, że, że Linux, Linux jest, jest najlepszy. Także re, reasumując, jeżeli chcesz... Pozostać w tym mainstreamie, w tym głównym nurcie komputerów, gdzie tak naprawdę wszystko jest pośrodku. Jeśli chodzi o ceny, o używalność, dostajesz w Windowsie. Jeżeli chcesz wprowadzić czegoś nieco specyficznego, można powiedzieć egzotycznego, to. Być może właśnie ta obniżka ceny jabłuszek poprzez zmianę procesora jest dobrym pretekstem, żeby w tą stronę pójść. Mam nadzieję, że tutaj dobrze odpowiedziałem na pytanie, bo to pytanie się zrodziło u kogoś, kto mnie pytał, czy to jest ten moment, kiedy powinien już sprzedawać mój poprzedni komputer i wchodzić w nowy z procesorem M1. Moim zdaniem, jeżeli to jest czas na zmianę komputera, tak jak było w moim przypadku, to kupiłem z procesorem M1. Jeżeli to nie jest, naturalnie ten czas nie musisz zmieniać komputera, to moim zdaniem nie doświadczysz jakiegoś lotu do nowej galaktyki poprzez przejście w M1. To tyle, dziękuję i dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że, że oglądacie ten kanał, dziękuję za wasze feedbacki i pogodnie, pozdrawiam.